Serdecznie witamy dzisiaj na spotkaniu z Uniwersytetem Trzeciego Wieku pana doktora habilitowanego Krzysztofa Łęckiego, socjologa, publicystę, komentatora, nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pan doktor jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tak naprawdę, jak Państwo popatrzycie, to jest to twarz medialna, bo często jest komentatorem w telewizji różnych ważnych wydarzeń polityczno-społecznych. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktor Krzysztof Łęcki jest autorem ponad 100 szkiców i artykułów, głównie w tomach zbiorowych i czasopismach specjalistycznych, ale także w Encyklopedii Socjologii oraz przewodniku encyklopedycznym Literatura Polska XX wieku. Od 1996 roku jest redaktorem działu Filozofia Socjologia czasopisma kulturalnego Opcje. Jest także felietonistą, redaktorem Radia M, katolickiej rozgłośni Radia Katowickiego M. W latach 2007-2008 współpracował z magazynem dziennika Polska Times. Szanowni Państwo, kilka uwag socjologa. Czy ostatnie dni Zachodu? Powitajmy raz jeszcze. Pan doktor habilitowany Krzysztof Łęcki, Uniwersytet Śląski. To ja też z Państwem chciałbym się przywitać. Proszę potraktować przede wszystkim ten tytuł mojego wystąpienia metaforycznie. To jeszcze na pewno nie są ostatnie dni, więc Państwo na pewno jeszcze będziecie mieli okazję spotkać kogoś poza mną tutaj, co myślę, że jest dobrym sygnałem. Ja wziąłem ten tytuł i to jest z książki, to jest w zasadzie sparafrazowany tytuł, taki wcale niepopularnej na Zachodzie książki, chociaż napisanej przez bardzo dobrego publicystę. Książki pod tytułem Ostatnie dni Europy i tam też jest, występuje taki pytajnik. To jest ciekawe, że ta książka została napisana znacznie wcześniej niż wielu ludzi zauważyło jakikolwiek kryzys. Ale tak to jest z kryzysami. Kryzys to jest moment, w którym wszyscy zaczynają dostrzegać coś, co niektórzy widzieli wcześniej, czy przynajmniej symptomy czegoś dały się wcześniej ujawnić. Więc tyle o tych ostatnich dniach. Myślę, że teraz jakoś łatwiej się nam chyba jakoś wczuć w taką nieco katastroficzną, powiedziałbym, atmosferę tego, że są jakieś ostatnie dni. Jeżeli Państwo oglądacie programy telewizyjne, ale zwłaszcza gdybyście wchodzili na jakieś portale internetowe, to rzeczywiście jest cała masa takich symptomów, po którym pacjent powinien udać się do lekarza. Problemem polega na tym, że pacjent jest tutaj kontynentem, nie jest organizmem, nie jest Unią Europejską, jest kontynentem, jest Europą, jest czymś więcej, z cywilizacją, czym zdaje sobie sprawę z tego, że ta cywilizacja obejmuje również młodszego brata, a jednocześnie wielkiego brata, czyli Stany Zjednoczone. Pomijam tutaj zróżnicowanie amerykańsko-europejskie. Ja mogę powiedzieć tak, kiedy się jedzie do Stanów Zjednoczonych, a byłem, to człowiek odczuwa pewnego rodzaju obcość, ale kiedy jedzie do jakiegoś kraju z zupełnie innej cywilizacji, to wie, że to jest taka obcość, która dzieli kuzynów między sobą, a porównać ją można do tego, że no, tamci to są ludzie być może bardzo przyjaźni, ale z całą pewnością nie są kuzynami. To nie przypadek, że Brytyjczycy nazywają Amerykanów kuzynami. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że język jest podobny, bo łatwo się tam zauważyć, jak łatwo zauważyć, język nie jest dokładnie taki sam. Jest amerykański, angielski, angielski, angielski. Proszę Państwa, ja mógłbym zacząć od tego, co sobie przygotowałem i do tego zaraz wrócę, ale powiem Państwu tak. Jest taka formuła, która kiedyś, kiedy ją ja przeczytałem, bardzo dawno jeszcze w czasach studiów, mnie zachwyciła. Zachwyciła mnie z jednej strony prostotą, a z drugiej strony trafnością. Mianowicie ta formuła mówi tak, że kultura europejska, czyli kultura tego zachodu, jest oparta o trzy takie filary. O filozofię grecką, gdzie problemem, pomijam tutaj sofistów, jest dotarcie do prawdy.
prawo rzymskie, które dalej jest wykładane na uniwersytetach, więc sądzę, że niezależnie od tego, co prawnicy robią z prawem, ciągle jest uznawane za coś ważnego. I tam trzecim elementem jest chrześcijaństwo. Teraz ta formuła wydaje się taka zbyt wąska, ale jest zachwycająca nie dlatego, że jest taka prosta, tylko dlatego, że w jakimś sensie sprawdziła i jest to być może ten rodzaj prawdy, z którym człowiek musi się, który człowiek docenia wtedy, kiedy uderzy się o ścianę. Wtedy wie, że ta ściana tam naprawdę istniała i że nie jest tak, że fakty nie istnieją. Te ściany istnieją, a te filary pozwalają nam funkcjonować bez uderzania się o te ściany. Proszę Państwa, filozofia grecka z tym przekonaniem, że poznanie jest możliwe i że celem poznania jest dotarcie do prawdy, że prawda jest. Ja myślę, że gdybyśmy my tutaj sobie tak porozmawiali wieczorem, to ogólnie rzecz biorąc, poza umysłami w specyficzny sposób wyrafinowanymi, wszyscy uznalibyśmy, że jednak jakaś prawda istnieje. No, nie wiemy, czy ją znamy, ale że ona istnieje. Czy możemy do niej dotrzeć? Powinniśmy móc. Ale jeżeli nie, to przynajmniej zbliżymy się do niej asymptotycznie. Tak? Zbliżymy się w taki sposób, że nie dotarliśmy do niej, ale na przykład jesteśmy w stanie ocenić, co prawdą nie jest. Jestem na przykład absolutnie przekonany, podam taki przykład żartobliwy, on jest wzięty z powieści Stanisława Lema, że nikt z Państwa w tej chwili nie byłby w stanie, jeżeli tak, to proszę się nie ujawniać, nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaki jest wynik mnożenia, powiedzmy, nie wiem, 10 855 razy 9 859. Ale wszyscy, jak tutaj jesteśmy, wiemy, że wynik nie wynosi 7. Prawda? To wiemy. Czyli ogólnie rzecz biorąc, są sytuacje, w których wiemy, że coś jest nieprawdą. Nawet jeżeli wątpimy w to, czy uda się nam kiedykolwiek do tej prawdy dotrzeć, to będziemy przekonani o tym, że jednak pewne rozwiązania prawdziwe nie są. Odchodzimy od tego, mówię współcześnie, współczesna filozofia odchodzi od tych tradycji filozofii greckiej. Ta formacja, która się nazywa dekonstrukcjonizm w obrębie szerszej formacji postmodernizmu, mówi, że nie istnieją fakty, istnieją tylko interpretacje. Aż tak naprawdę nic nie wiemy, jak jest, wiemy tylko, w jaki sposób ludzie to interpretują. Ja na przykład wielokrotnie czytam teksty, w których ktoś mówi, że to jest oczywiste, że prawdy nie znamy i jaka jest prawda, to o tym się możemy... Każdy ma swoją prawdę, jest takie powiedzenie. Zauważcie, że w żaden sposób nie można bardziej prawdy poniżyć, niż powiedzieć, że każdy ma swoją prawdę. Bo jeżeli każdy ma swoją prawdę, to oczywiście prawda jest pustą kategorią. Gdyby spojrzeć na to z punktu widzenia na przykład takiego teatru życia codziennego, to gdybyście Państwo, mam nadzieję, że nie byliście w takich sytuacjach, ale gdybyście poszli jako postronni widzowie i zobaczyli na przykład przebieg rozprawy rozwodowej, no to każdy ma swoją prawdę. Tak? Jest taki film włoski, tytułu nie pomnę, w której najpierw Państwo widzicie dzieje małżeństwa opowiedziane przez żonę, a potem dzieje małżeństwa opowiedziane przez męża. Niekiedy są to te same sceny, ale Państwo w pierwszej wersji jesteście przekonani, że ten człowiek jest draniem, a w drugiej, że ta kobieta jest nieporządna, powiedzmy tak ogólniej. Więc, proszę Państwa, jak się odchodzi od tego, że prawda jest jakąś wartością, no to trzeba sobie przypomnieć, że Grecy też wiedzieli, że coś takiego jest możliwe. Platon mówił, że jeżeli nie istnieje prawda, to rządzi siła. I nie tylko siła fizyczna, ale też siła perswazji, siła sofistów, którzy są w stanie przekonać do każdej wersji rzeczywistości, to tak naprawdę liczy się tylko biegłość w przekonywaniu, a nie chęć dotarcia do tego, jak jest w istocie. Istota również jest takim pojęciem coraz bardziej wyklętym, takim pojęciem tam. Proszę Państwa, prawo rzymskie. Ja nie jestem prawnikiem, ale od czasu do czasu czytuję rzeczy, które są z filozofią i socjologią prawa związane. Nawet mnie cytują w tych książkach, więc chociażby z tego powodu powinienem coś o tym powiedzieć. Proszę Państwa, prawo nie jest kryształowym pałacem, nie jest
czymś takim, czego nie można dotknąć, bo się wszystko rozpadnie. Prawo jest tworem ludzkim. Pewne zasady są jednak trwałe. Nawet jeżeli są naginane w życiu, to są trwałe. Ja Państwu polecam bardzo taką biografię Juliusza Cezara. Jak Państwo może słyszeliście, pewnie pamiętacie o tak zwanym procesie faandyzacji prawa, że można z prawem zrobić, co się chce. Nikomu nie życzę, ale najprawdopodobniej to jest całkowicie możliwe. Polecam Państwu taką książkę, to jest biografia Juliusza Cezara. Chcąc go skompromitować, on pełnił jakąś funkcję sędziowską, podaje mu się najpierw dwa przypadki, które on osądza jednoznacznie, bo taki jest, nie ma jak gdyby innego wyjścia. Osądza w ten sposób, że oskarżeni zostają skazani na śmierć. Po czym daje mu się, bo to miała być prowokacja, dokładnie, ale dokładnie taką samą sprawę, która dotyczy jego stronnika. I co on robi? Mówi niewinny. Czyli jak Państwo widzicie, gdybyście byli kiedykolwiek oburzeni tym, co się dzieje w świecie i wyrokami sądu, to pamiętajcie Państwo, że nawet dla nas już, może nie legendarnym, ale historycznym świecie rzymskim, takie rzeczy się zdarzały. I trzeci filar, chrześcijaństwo. Proszę Państwa, w Europie, to znaczy zawsze możemy cofnąć, ja sam cofnę się za chwilę głębiej, ale w Europie wszystko, co się wydarzyło od czasów późnej starożytności, jest związane z chrześcijaństwem. Wszystko w jakiś sposób do chrześcijaństwa się odnosi. Niekiedy w sposób pozytywny, niekiedy w sposób wrogi, ale się odnosi. Innymi słowy, Europa wyprana z symboli chrześcijańskich byłaby po prostu innym kontynentem. Nie w sensie geograficznym, ale w sensie kulturowym. Odrzucenie chrześcijaństwa jest też postawą europejską. Filozofia oświecenia robi to w sposób bardzo jednoznaczny. Jakie są owoce oświecenia? No wiecie Państwo, jeżeli przeczytać poważnie jakąkolwiek historię, nie taką, jakiej ja się uczyłem w szkole, czy Państwo tak sądzę też, to historia rewolucji francuskiej, która jest dzieckiem oświecenia, to jest historia ludobójstwa przede wszystkim. Kiedy Państwo słyszycie o Bastyliach, to pamiętajcie Państwo, że w tą Bastylię, którą zdobyto w lipcu 1989 roku, to zaludniało bodaj parę osób, z czego większość za przestępstwa nic nie mające wspólnego z zachowaniem wolności współobywateli. Historia, polecam też skądinąd historię marszu październikowego, marszu z 1789 roku kobiet na Wersal. I się okazało, że znaczna część tych kobiet to byli poprzebierani mężczyźni. Nie twierdzę, że tak jest zawsze, ale tak przynajmniej bywa. Proszę Państwa, z pewnego punktu widzenia Europa i Zachód to jest imperium. To jest imperium. Nie dlatego, że kiedykolwiek Europa była imperium, jest nawet książka Paula Kennedy'ego, w którym on udowadnia, że prawda, imperium mogło być w Chinach, w Europie nie. Ale jest postrzegana jako imperium. Jest postrzegana imperium w sensie takim, że jest to świat białego człowieka. A przynajmniej bardzo długo tak była postrzegana. Imperium znamionuje siłę. Proszę Państwa, siła Europy jest stosunkowo nowa. Jest stosunkowo nowa. Bitwa pod Lepanto pod koniec XVI wieku uratowała Europę. Jan III Sobieski ratował Europę. A tak naprawdę pierwszy raz Imperium Osmańskie uznało Europę uznało władców Europy jako równorzędnych, ich władcy, w 1699 roku. Potem macie Państwo wieki dominacji Europy. Koniec chyba 1884 albo 5, to są mniej więcej te lata. W Berlinie rysuje się mapę Afryki, dlatego Państwo ją widzicie, że ona jest taka, tak jak od linijki, bo naprawdę była od linijki. A podobno największym przeżyciem ludzi spoza Europy, tych pierwszych, którzy tutaj docierali, było to, że widzieli biednych białych ludzi. Nie wspaniałe budynki, nie zdobycze techniki, tylko że ktoś biały może na przykład być żebrakiem.
I w tym sensie Europa była dla nich imperium. Była dla nich wielkim imperium białego człowieka. Czy to dobrze? Proszę Państwa, wszystkie zjawiska na świecie mają swoje dobre i złe strony. Ja czytałem obronę państwa Azteków, które konkwistadorzy zniszczyli. Z drugiej strony nie sądzę, żeby autor tej książki chciał mieszkać w państwie azteckim. Śmiertelność była tam nadzwyczaj duża i nie chodziło tylko o choroby, raczej o nawet nie wyroki śmierci, tylko po prostu o zadawanie śmierci. Proszę Państwa, skoro uznaliśmy, że, czy ja uznałem, że Europa może być traktowana jak imperium, to ja przytoczę teraz fragment, który jest znacznie starszy niż chrześcijaństwo. Otóż w latach 431 do 404 przed Chrystusem Grecję nawiedziła taka straszna wojna, o której kiedyś uczyliśmy w szkole. Ja pamiętam, że byłem zawsze tym strasznie zdziwiony, jak można było tak toczyć wojnę. Chodzi o wojnę peloponeską. Była to wojna na wyniszczenie. Ateny atakowały Lacedemończyków na Półwyspie Peloponeskim, ci pustoszyli Attykę. W każdym razie wyglądało to niespecjalnie, żadnej rozstrzygającej bitwy nie było i tak dalej. Ale zanim doszło do tej wojny, mówiono o Imperium Ateńskim. I wtedy Perykles powiedział zdanie, które chciałbym, żeby było tutaj jak gdyby tak bardzo mocno wybite. On powiedział tak, słuchajcie Ateńczycy, bo Ateńczycy podporządkowali sobie znaczną część greckich polis i wykorzystywali ich. Można to nazwać prawie że haraczem. Powiedział tak, słuchajcie, bycie imperium to jest coś bardzo niesprawiedliwego, ale przestanie bycie imperium to jest coś na pewno bardzo niebezpiecznego. I dlatego Perykles zachęcił ich do prowadzenia wojny w obronie imperium, ponieważ wiedział, że kiedy imperium się rozpada, to mamy do czynienia ze zjawiskiem nie tylko resentymentu, ale dobra, do tego jeszcze przejdę. Proszę Państwa, otóż jeżeli Europa była imperium, jeżeli Zachód był imperium, to wyraźnie widać, że to imperium jest w stanie rozkładu. Proszę się nie martwić, imperia rozkładają się dosyć wolno. Myślę, że jeszcze jakiś czas to na pewno pociągnie. Otóż, proszę Państwa, są różne diagnozy. Te diagnozy, one są ważne dla nas mniej nawet, ale dla polityków. Dla nas są ważne jako takie refleksy, które kształtują społeczną świadomość. Otóż, proszę Państwa, to imperium, jakim jest Zachód, jakim jest Europa, rozpada się w dobie globalizacji. Świat staje się jednym. Możemy być wszędzie przy pomocy internetu, wszystko ma na wszystko wpływ i tak dalej. To nie jest tak, że się globalizuje od razu i teraz. Gdyby nie złoto i Inków zdobyte przez Pizarra, to pewnie bitwa pod Lepantą nie zostałaby wygrana i Imperium Osmańskie zdobyłoby Europę pod koniec wieku XVI. Ale proszę Państwa, ta globalizacja, ona jest oparta o pewnego rodzaju założenia. I te cztery takie założenia chciałem Państwu pokazać. Pierwsze jest takie, że to wszystko dzieje się w takiej dychotomii. Centrum i peryferie to są diagnozy wygenerowane w cywilizacji zachodniej. Więc centrum jest Zachód, peryferie to jest reszta świata. Czy słusznie? Proszę Państwa, no, wszystko, jak to założenia, można dyskutować. Proszę Państwa, otóż ten pierwszy scenariusz jest taki, że nastanie globalna homogeniczność. Ulf Hannerst, skąd? Po prostu cały świat stanie się Zachodem. Wszędzie, gdzie pojedziemy, będą jakieś McDonald's, wszędzie będą podobne instytucje i tak dalej. Czyli innymi słowy, trochę tak jak przejdę go później u Fukuyamy, będzie tak, że wszędzie będzie kapitalizm, galerie i banki z jednej strony, i to jest sfera ekonomiczna, i wszędzie będzie demokracja, parlament i partie polityczne. Czy wszędzie będzie replika Zachodu? Wszędzie będą jacyś liberałowie, jacyś konserwatyści, jacyś lewicowcy. Kolory będą się zmieniały, ale kolory skóry mogą się zmieniać, ale kolory barw partyjnych pozostają takie same. Proszę Państwa, otóż to jest scenariusz, który, jak mówię, on zarysował
jako jeden z czterech. Czy on się sprawdza? Słabo. Słabo. My akurat żyjemy w kraju, w którym dwie partie stały się dwoma plemionami, ale w wielu krajach świata, Afryki na przykład, to plemiona tworzą partie, więc jak gdyby w zasadzie głosowanie jest czystą konwencją. Jak ktoś jest z tego plemienia, to głosuje na tę partię. I na przykład dramat wojny w Nigerii, prawie że ludobójczej wojny w Nigerii, dokładnie na tym się opiera. Pierwszy, powiedziałem, to jest pierwszy scenariusz. Drugi, to jest dokładnie to samo, tylko nie będzie tak od razu, tylko bardzo powoli. To znaczy widzimy, że świat niedoskonale usiłuje Zachód naśladować, ale wiemy, że wcześniej czy później jednak naśladować zacznie. Trzeci scenariusz jest znacznie bardziej pesymistyczny. Wedle niego, tak, świat się będzie upodabniał do Zachodu, ale będzie się upodabniał w sposób powierzchowny. To znaczy, ludzie będą nosili dżinsy, będą słuchali mniej więcej tej samej muzyki, będą oglądali na przykład globalne seriale, ale tak naprawdę będzie to niezwykle powierzchowne upodobnienie. To wszystko będzie oparte na wulgaryzacji tej kultury, którą Zachód produkuje. I rzeczywiście pewne tendencje, ja nie wiem, czy jest ktoś na sali, bo ja przyznam, ja to zacząłem oglądać stosunkowo niedawno i nie wiem, być może mówię o czymś, co jest popularne, ale być może nie. Czy ktoś z Państwa oglądał taki serial, jakiś może sezon serialu, jak teraz mówią, House of Cards? Tak? Nie. House of Cards. Tak? No to proszę Państwa, to chcę Państwu powiedzieć, że ten rodzaj uproszczenia ma w tym przypadku swoją zupełnie paradoksalną formę, ponieważ House of Cards jest powieścią o polityce brytyjskiej. Tyle tylko, że uznano, że jeśli trzeba wyprodukować serial globalny, to jak gdyby polityka brytyjska jest zbyt mało przejrzysta dla globalnego widza, więc zróbmy to tak, żeby wszyscy wiedzieli mniej więcej, o co chodzi, i w ten sposób pojawił się na naszych ekranach Frank Underwood. Proszę Państwa, ten kij ma dwa końce. Jeżeli się upraszcza kulturę na eksport, to upraszcza się ją również dla siebie. I na przykład w Wielkiej Brytanii są takie książeczki, Szekspir ułatwiony. Już nie trzeba sięgać po takie anachronizmy językowe, tylko po prostu o co chodzi, prawda? Na przykład być czy nie być jest tam zamienione na zabić się czy się nie zabić. Już być czy nie być to jest pytanie znacznie głębsze. I wreszcie czwarty scenariusz Hanerca zakłada coś takiego, co on nazywa amalgamację, jako amalgamację kulturową. To znaczy, że tak naprawdę Zachód już nie będzie takim dominantem, bo będzie przyjmował i przerabiał w zasadzie na taką cepeliowatą formę elementy różnych kultur. Tak, Zachód będzie kształtował cały świat, ale świat będzie kształtował też Zachód. Oczywiście, proszę Państwa, w tych wszystkich fragmentach mamy do czynienia, one są grubo ciosane, ale wychwytują pewne ważne elementy. My na przykład, no popatrzcie Państwo, ja na przykład nie mam krawata. Pan Stanisław ma. W zasadzie nikt na to nie zwrócił uwagi, mam nadzieję. Ja kończyłem Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, tak na marginesie, i chodziłem 5 lat codziennie w krawacie, i stąd mam taki zdrowy odruch niechęci, żeby go zakładać. A jak ktoś od 15 do 20 roku życia chodzi codziennie w krawacie, to naprawdę może się to trochę znudzić. Ale o co chodzi? Proszę Państwa, wiecie, że w czasie przebiegu rewolucji irańskiej pod koniec lat 70. ubiegłego wieku nienoszenie krawata było dla rewolucjonistów manifestacją, że oni odrzucają kulturę Zachodu. Że oni odrzucają kulturę Zachodu. Czy ja tutaj przychodząc bez krawata chciałem coś zamanifestować? Nie. I pewnie Państwo by nie zauważyli, że nie noszę krawata, że pomyśleliście, że wolę na młodzieżowo czy coś takiego. Proszę Państwa, Bernard Lewis, wybitny znawca świata islamu, wziął i porównał kawiarnię. Zwróćcie Państwo uwagę, bo to jest naprawdę dobry przykład, który on daje.
Otóż on mówi, że we współczesnej kawiarni na Bliskim Wschodzie wszystko jest wzięte z Europy. Od stolika i krzeseł, bo oni tam normalnie mają takie sofy, czy powinni mieć takie sofy, jeszcze się gdzieniegdzie to znajduje. Po gazetę, jak się okazuje, to przyjmuje na wiarę, bo jakoś mi się tam słabo mieści w głowie, ale wierzę mu. Jest znawcą islamu. Powiedział, że nawet kawa tam, że to przyszło z Europy. Nie wiem, mnie się tłucze po głowie, że gdzieś to Jan Sobieski zdobył pod Wiedniem, no ale być może po prostu on nie zna Jana Sobieskiego i jego zdobyczy również kawowych. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na to, jaki to jest rodzaj. No Hanna, jeszcze jest coś takiego, to teraz niekiedy turyści ubierają galabija, prawda, zamiast spodni. No? Ale to jest wtedy bal przebierańców i gdyby ktoś do pracy przyszedł dzisiaj w Polsce w galabii, to sądzę, że długo by w tej pracy nie zabawił. No? To znaczy, że wszedłby na ścieżkę, która wiedzie na pewno nie w to miejsce, jakim jest jego praca. Proszę Państwa, ta wojna peloponeska, o której wspomniałem, ona się skończyła zagładą świata greckiego. To imperium się nie obroniło. Ja Państwu powiedziałem o zmianach kulturowych, które mogą być. Otóż te wszystkie cztery scenariusze są optymistyczne, te, które podałem. Wszystkie są optymistyczne. Mniej, bardziej, ale optymistyczne. Odłóżmy te cztery paradygmaty, wprowadźmy dwa kolejne, bardzo wpływowe w swoim czasie. Pierwszy to jest wspaniały scenariusz, w zasadzie bajkowy scenariusz, może nawet z naciskiem na bajkowy scenariusz, Francisa Fukuyamy, który na początku lat 90. ubiegłego wieku napisał taki artykuł, potem sprzedał to jako książkę. Koniec historii. Były różne systemy urządzania życia społecznego, udowadnia Fukuyama, ale wreszcie wygrała liberalna demokracja. Wiemy już, kto wygrał. Wiemy, kto wygrał, a skoro wiemy, kto wygrał, to możemy się tylko do tego rekordu, który jest i który już będzie, jak wzorzec metra z Sefr pod Paryżem, możemy się do niego po prostu tylko zbliżyć. Już go nie pobijemy. Liberalna demokracja wygrała. Tak twierdził Fukuyama. I rzeczywiście tak się trochę wydawało. Gdybyście Państwo przejrzeli, nie wiem, czy artykuły, czy książki z tamtego czasu, no to przecież i Rosja chciała być liberalną demokracją, albo przynajmniej tak deklarowała. Zmiany w Chińskiej Republice Ludowej też ku temu szły. Reszta świata i tak wydawało mi się, Japonia już się gdyby od dawna była uzachodowiona i wydawało się, że no, rzeczywiście, no, a niby co innego, jeżeli nie liberalna demokracja. Gdzie tam? Kto wtedy pomyślałby, proszę Państwa, że pojawi się na scenie światowej taki twór jak państwo islamskie? Wydawało się, że religia jest demodę, że przecież ci ludzie tak będą chcieli żyć tak jak my. I tutaj dochodzimy do ważnego, do takiego stworzenia tych czterech scenariuszy Hanerca, o których ja Państwu powiedziałem. Otóż one się opierają na głębszym założeniu. Opierają się na tym założeniu, że kultura Zachodu jest atrakcyjna dla innych. Że wszyscy, jeżeli tylko będą mieli okazję, jeżeli będą mieli szansę, to będą chcieli skorzystać z dobrodziejstw tej kultury i jak gdyby tę kulturę przyjąć jako ważny element swojej tożsamości, a może decydujący. I to jest piękne. Problem polega na tym, że to może wydawać się współcześnie wątpliwe. Ja rozmawiałem z pewnym profesorem prawa, starszym człowiekiem, wyjątkowo inteligentny człowiek i taki naprawdę świetny pisarz, jak na prawnika. Pisze też książki historyczne, a język prawa gdyby nie sprzyja temu, co się nazywa lotnością pióra. W jego przypadku to nie działa, pisze naprawdę świetnie. Ja mówi mi tak, mówi, słuchaj, siedzimy sobie przy butelce wina, mówi, wiesz Krzysiek, przecież ci wszyscy ludzie będą chcieli żyć lepiej. A jak będą chcieli żyć lepiej, to muszą się dostosować do norm, które Zachód im oferuje. W zasadzie niby dlaczego muszą? To pytanie nie jest wcale takie nie na temat. W zasadzie dlaczego muszą? Można na różne sposoby realizować swój styl życia i są rzeczy, które być może od tej kultury odstręczają.
No, spójrzcie Państwo na przykład na taką sytuację, to jest moja akurat taka anegdota turystyczna. Otóż ja miałem okazję poznać takiego bardzo dobrze wykształconego i bardzo miłego człowieka w Egipcie, Araba, który powiedział mnie i mojej żonie, że po prostu ma teraz taki poważny zgryz, ponieważ jest zakochany, chce wziąć ślub, ale ten ślub jest możliwy tylko wtedy, kiedy jego matka się zgodzi na ten ślub. No i w gruncie rzeczy my zachowaliśmy się nie najlepiej, ponieważ powiedzieliśmy, no słuchaj, ty masz już swoje lata, nie musisz mamusi o wszystko pytać. I wiecie, co on powiedział? Powiedział tak. Mówi, ale przecież moja matka zna mnie jak nikt na świecie. Chce dla mnie najlepiej na świecie. To jeżeli moja matka powie, że tak, to tak, a jeżeli nie, to nie. I teraz spójrzcie Państwo, czy taka sytuacja byłaby do pomyślenia w tym kręgu kulturowym, w którym my żyjemy? Nie sądzę. Kiedyś tak, ale teraz już na pewno nie. Raczej na zasadzie wyjątku, a tam, jak się okazuje, była to norma. Drugi przypadek, też Państwu podam taki. Otóż bo chcę powiedzieć, że to nie chodzi tylko o zróżnicowanie religijne, zaraz do tego przejdę, ale chodzi o pewnego rodzaju różnice mentalne, które się wykuwają w różnych kręgach kulturowych na różne sposoby. Otóż mój przyjaciel dosyć długo mieszkał w Londynie, a ponieważ jest człowiekiem niezwykle towarzyskim, zawarł bardzo różne znajomości i zaprzyjaźnił się między innymi z pewnym Arabem, który nie był specjalnie religijny. O, nadużywał alkoholu, powiedzmy, że kobiety poznawał nie tylko tak, że jak poznał, to chciał, żeby została jego kobietą jego życia. Był to człowiek, powiedziałbym, taki w obyczajach dosyć zachodni. I teraz popatrzcie Państwo. On od czasu do czasu przy alkoholu płakał mu w rękaw, że chciałby zobaczyć swoją rodzinę, a nie może tam pojechać. Ja mówię, to niech oni do ciebie przyjadą. A mówię, no, że rodzice są starzy, nie mogą. A mówię, to ich siostra przyjedzie, jak tak za nią tęsknisz. A mówię, ale jak to sobie wyobrażasz? A mówię, no bardzo prosto, no ona tam siądzie w samolot przyleci i ty ją odbierzesz. I wtedy spotkał się ze stekiem takich słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Wiesz, tamten zapytał, za kogo on ma jego siostrę? Za kogo ma jego siostrę? I znowu, mnie się wydaje, że jak gdyby ten typ reakcji w naszym kręgu kulturowym, jeżeli w ogóle występuje, w co wątpię, to jest absolutnie marginalny. Proszę Państwa, paradygmat Fukuyamy, ten, w którym wszyscy jak gdyby zachowują się tak samo albo starają się dotrzeć do tej normy, która jest obowiązkowa, to jedno. Ale był wtedy drugi taki scenariusz, konkurencyjny, nieprzychylnie przyjęty, stworzony przez Samuela Huntingtona. Powtarzam, on to napisał na początku lat 90. Potem miał wielu, powiedziałbym, rezonerów, ale ważna jest data w tym przypadku. Otóż Huntington wiedział, że będziemy mieli do czynienia z konfliktami między cywilizacjami. Że będzie dochodziło do konfliktów. I że stworzeniem każdej cywilizacji są wartości religijne. I że summa summarum, taki zachodni styl życia, który miałby się rozpowszechnić jak w klonowaniu, się nie upowszechni, bo ludzie będą bronili to, co jest dla nich najważniejsze, a nie zawsze najważniejsze jest to dla nich, co dla nas jest tak bardzo istotne. Jeżeli cywilizacja Zachodu stała się, odchodząc od swoich fundamentów, cywilizacją konsumpcyjną, może musiała się taka stać, to konsumpcja nie jest dla wszystkich ważna i niekiedy ludzie ze zdziwieniem patrzą na zjawiska, które przeczą tej oczywistości, że wszyscy chcą konsumować, a na przykład chcą się poświęcić. Ja teraz podam Państwu taki przykład, który mnie się wydaje, a mam nadzieję, że ten film Państwo kiedyś oglądaliście. Jeżeli nie, to serdecznie polecam. Jest tak stary jak ja, tyle mogę powiedzieć. To jest film Działa na Warony. Widzieliście Państwo? Tak, no widzę, że część z Państwa widziała. Otóż tam jest taka... Popatrzcie Państwo, tam jest taka sytuacja, na samym początku filmu jest taka sytuacja, że
główni bohaterowie spotykają się z lotnikami, z których znaczna część nie wróciła z ostatniego lotu, który miał zburzyć te działa. A teraz trzeba znowu bombardować. Znowu, powiedzmy, połowa nie wróci. I nagle jeden z tych lotników, zapytany, czy widzi jakieś możliwości, i też możliwości są proste. Trzeba załadować samolot trotylem. Zobaczcie Państwo ten film, bo to kapitalnie ujawnia różnicę mentalności. Trzeba załadować trotylem samolot i po prostu wjechać w te skały i wtedy to wybuchnie, koniec. Wystarczy jeden człowiek poświęci swoje życie. I zobaczcie Państwo, jak reagują ci ludzie, bo film mówi jakąś prawdę o typie mentalności, inaczej nie miałby... Wszyscy się śmieją, bo wiedzą, że to nie jest rozwiązanie, że nikt na to nie pójdzie. A przecież ci ludzie, gdyby tam polecieli znowu, to połowa by z nich nie wróciła. Jak Państwo doskonale wiecie, w kulturze japońskiej, jednak też bardzo egzotycznej, ten typ poświęcenia już nie był taki odosobniony. Więc proszę Państwa, Samuel Huntington mówi, będzie dochodziło do konfliktów, niekoniecznie wojen w sensie takim konwencjonalnym. Jak Państwo wiecie, generałowie zawsze myślą o takiej wojnie, która już była. Dlatego Francuzi zbudowali linię Maginota, bo byli przekonani, że to będzie taka wojna, że ci w okopach, tak jak pierwsza wojna światowa. Gdyby, no, wiecie Państwo, linia Maginota nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Są ludzie, którzy na przykład uważali, że najgorszym rodzajem wojny będzie taka wojna, która się będzie toczyła, a my nie będziemy wiedzieli, że ona się toczy. I takie wojny też są możliwe. Teraz Państwo na przykład niekiedy słyszycie o jakiejś wojnie hybrydowej albo innej. Nie wiem, ja nie jestem znawcą tego. W każdym razie wiem, że efektem wojny, jak to Clausewitz powiedział, że wojna jest przedłużeniem polityki tylko innymi środkami. A? Więc być może niektóre działania polityczne, odwracając tę formułę, są też przedłużeniem wojny. Proszę Państwa, te fragmenty, czy te sygnalizacje, jak gdyby, tych różnych perspektyw, w których się ocenia naszą współczesność, one pojawiają się w pewnym szczególnym momencie, takim, w którym kryzys stał się, może wbrew woli wielu ludzi, ale stał się, jak gdyby, stanem świadomości znacznej części społeczeństw. I na zachodzie, i na tego. Jak Państwo widzicie jakieś protesty, jakieś tego, to Państwo wiecie, że nie jest tak, że dobre samopoczucie rządzących to jest, przechodzi, czy łatwo się przekłada na dobre samopoczucie rządzonych. Proszę Państwa, ale co utrudnia wyjście z tego kryzysu? Co niestety skłania ku temu, że jak gdyby może tych dni być jeszcze wiele, ale to są ciągle dni, a nawet jeżeli lata, to nie jest ich wiele. Mianowicie to, że strasznie trudno jest teraz znaleźć jakąś taką formę diagnozy, która by, tu wracam do samego początku mojego wystąpienia, która by się starała o obiektywizm. Ja dam Państwu prosty przykład. I każdy niech go rozważy w swoim sumieniu. Nie chcę na ten temat rozmawiać. Proszę Państwa, przecież większość ludzi, i to nie tylko w Polsce, czyta takie gazety i ogląda takie media, które dokładnie potwierdzają jego definicję sytuacji. W gruncie rzeczy nie musi ich nawet dokładnie czytać, poza jakimiś, powiedziałem, ruchami tektonicznymi, że nagle jakaś gazeta zmienia zdanie diametralnie na temat takiego czy innego człowieka. Stąd nie można mówić o diagnozie, tylko o pewnych ideologicznych okularach. I to jest naturalne zjawisko, że ludzie się starają uprościć sobie świat przez to, że będą go oglądali przez te stereotypy, które z jakich powodów może być wiele, są dla nich najbardziej korzystne. Ale ja Państwu powiem, czego można byłoby wymagać od osób takich, które zajmują się. Ja nie jestem socjologiem polityki, ale we Francji żył taki socjolog polityki. Zmarł na początku lat 80. Raymond Aron, który napisał kiedyś taką książeczkę pod tytułem, książeczkę, bo to nie było grube tomiszcze, Tragedia Algierska. Proszę Państwa, przełom lat 50., 60., proces dekolonizacji.
I nagle jest taki kraj jak Algieria, w którym mieszka bardzo dużo Francuzów. I jest taki pomysł, żeby Algieria przestała być kolonią, żeby była kolejnym departamentem francuskim, oddzielonym tylko tym jeziorem, jakim jest w gruncie rzeczy Morze Śródziemne. Proszę Państwa, jeżeli Państwo nie interesujecie się historią, to kapitalnym wprowadzeniem do tego jest taki film Dzień Szakala, książka Fryderyka Forsytha. Bardzo Państwu polecam, i książka, i film są świetne. Film Freda Zinnemana. Proszę Państwa, i wtedy, kiedy Francja jest podzielona tak, że połowa Francuzów uważa, że absolutnie dajmy im niepodległość, a druga mówi absolutnie, niech to będzie dalej Francja, Raymond Aron pisze, dlaczego Francja powinna wycofać się z Algierii. Proszę Państwa, kiedyś słyszycie Państwo liczby, to one są ogólnie martwe, takie nieruchome, statyczne, a na wszystkie liczby trzeba patrzeć takiej dynamice, z punktu widzenia dynamiki, jakie one mogą nabrać. No. Tutaj takim dobrym przykładem na to, zaraz wrócę do Arona, jest to, że wiecie Państwo, podobno, nie wiem, nie sprawdzałem, ale ponad 90% ludzi, gdyby miało dostać $1 000 000 albo szachownicę, na której ktoś będzie przyniesie im pierwszego dnia 1 centa i potem będzie przynosił na 2 centy i tak dalej, to jeżeli ma na odpowiedź bardzo krótki okres czasu, czy musi odpowiedzieć błyskawicznie, to wybierze ten $1 000 000, bo jednak $1 000 000 to $1 000 000. Tam to wychodzi o wiele więcej. Dlaczego mówię o dynamice? Otóż Raymond Aron, który był wzorem takiego komentatora i analityka, doceniony po śmierci, to się często zdarza, także nie polecam takiej kariery. Dokonał takich obliczeń, mianowicie, że gdyby Algieria stała się po prostu częścią Francji, to przy tej dynamice demograficznej, jaką to społeczeństwo Algierii ma, i tym typie ustawodawstwa, jaki panuje we Francji, to znaczy ułatwienia. Tak jest, tak, oczywiście, tak. To on policzył, z tego co pamiętam, że do roku 2035 po prostu tak, byłoby dokładnie odwrotnie, to znaczy Francuzi byliby mniejszością. Proszę Państwa, nie wiem, historia potoczyła się inaczej, a historie alternatywne to są historie, które raczej zasługują na powieść niż analizy, chociaż te analizy też są w jakiś sposób tak, dają do myślenia, o, jako pewne warianty rzeczywistości. I ja Państwa, tak na koniec, chciałbym po prostu zachęcić do tego, żebyście Państwo śledzili warianty, różne warianty, bo jest takie żelazne prawo psychologii społecznej. Żelazne. Jeżeli się nie szanuje odbiorcy, słuchacza, czy podaje się argumenty jednostronne, jeżeli chce się go do czegoś przekonać. Natomiast jeżeli się go szanuje, to podaje się je przynajmniej wycieniowane, a najlepiej podawać argumenty dwustron. I to nie w tym sensie, że my jesteśmy mądrzy, a ci drudzy to idioci. Ponieważ czy w mediach, czy w życiu zwykle racje są wycieniowane. Nie mówię, że są podzielone, ale są tak wycieniowane, że warto poznać każdy z tych odcieni, żeby sobie wyrobić pogląd na to, jaki jest świat. A nie powtarzać tylko to, co ktoś, kto jutro może zmienić zdanie kompletnie, pomyśli za was i po prostu poda wam na tacy jako zgrabną formułkę, którą można podawać w towarzyskich rozmowach. Moje wystąpienie dotyczyło tego, czy to są ostatnie dni Zachodu. Mam nadzieję, że po tym wystąpieniu Państwo zastanowicie się nad tą kwestią i ani nie będziecie zmartwieni, że to są naprawdę ostatnie dni Zachodu, ani wręcz przeciwnie uspokojeni, że do końca Zachodu są jeszcze wieki, a nie jest to wyznaczone zachodem słońca tym, ani kolejnym. Dziękuję bardzo. To ja zapytam najpierw na początek w imieniu pewnie wszystkich. Czy powinniśmy się bać? Strach jest zawsze złym podpowiadaczem.
ale człowiek, który się w ogóle nie boi, najprawdopodobniej jest idiotą. Najprawdopodobniej jest idiotą. Stąd się mówi, że ktoś jest odważny jak szaleniec i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby się bać. Chodzi o to, żeby umieć patrzeć na rzeczywistość taką, jaka ona jest. Żeby nie racjonalizować sobie czegoś tylko dlatego, że słyszy się, że tak naprawdę to jest niegroźne. Każdy lekarz, do którego państwo pójdziecie i jak powie, że proszę się tym nie przejmować, to państwo odetchniecie i ja też, jakby mi powiedział na przykład. Ale ogólnie rzecz biorąc, lepiej mieć lekarza, który nie przesadzając, będzie starał się podreperować nasze zdrowie, czy unieszkodliwić możliwe zagrożenia, niż mieć kogoś, kto jest... No właśnie, kto pełni rolę wsparcia. Wiecie państwo, to jest takie słowo, które teraz zrobiło taką szaleńczą karierę, że ktoś daje wsparcie i tak dalej. I ja teraz muszę państwu powiedzieć, że byłem świadkiem takiej sytuacji. Otóż pewna moja znajoma adoptowała, kiedy jeszcze ma mężatką, adoptowali dziecko, syna. I ten chłopak ogólnie rzecz biorąc jest trudny. Nie wiem, widziałem go raz w życiu, wszystkie opowieści to potwierdzają. Ona się trochę jak gdyby nim martwi, bo on się ogólnie, nie wiecie państwo o kim mówię, więc mogę to powiedzieć spokojnie, jak gdyby... Na razie jak gdyby tak, stanowi zagrożenie dla jej portfela, ale być może za 4 lata będzie stanowił dla niej fizyczne zagrożenie. I pewna pani psycholog powiedziała jej, żeby się tym kompletnie nie martwiła, bo to jest taki wiek, 11 lat i tak dalej, że to jest dobry chłopak. Ja wtedy zapytałem tę panią psycholog, którą znam przelotnie, czy ona z tym chłopcem rozmawiała. Pani psycholog powiedziała, że nie rozmawiała. Czyli ogólnie rzecz biorąc, czy pani psycholog chciała źle? Nie. Pani psycholog chciała dobrze. Pani psycholog chciała po prostu pocieszyć kobietę, którą być może należało pocieszyć. Ale pytanie jest inne. Co powie pani psycholog za powiedzmy 5 lat, jak chłopak będzie miał lat 16 i to zagrożenie dla portfela zamieni się w zagrożenie czysto fizyczne? Z tego punktu widzenia uważam, że wsparcie udzielone, mówię o sytuacji, której byłem świadkiem, przez panią psycholog jest żadnym wsparciem. Jest fałszywą diagnozą, która prowadzi ku fatalnym konsekwencjom. Też nie widziałem tego chłopca, ale jeżeli tego typu zagrożenie występuje, to powtarzanie czy zaklinanie rzeczywistości, że to jest dobry chłopak i on się na pewno zmieni, jest, powiedziałbym, no właśnie, jest formą zaklinania rzeczywistości i być może sympatyczną próbą pocieszenia kogoś, ale z całą pewnością nie spełnia warunku rzetelnej diagnozy i na pewno nie broni przed możliwymi zagrożeniami, których nie demonizuje, ale nie branie których pod uwagę uważam za lekkomyślność. Jak ktoś powiedział, chyba Talleyrand powiedział, to gorzej niż zbrodnia to błąd. Więc tak bym to odebrał. Nie bójcie się państwo, ale nie zamykajcie państwo oczu na zagrożenia. Skoro przewidywania były, że gdzieś około roku 2030 ilość tej rdzennej ludności będzie w określonym państwie mniejsza, to czy nie okazuje się czasami, że no, jakby ta przepowiednia realizuje się z wyprzedzeniem? Co socjolodzy mówią na temat tygla kulturowego? Jakie są badania i jakie mogą być z tego wnioski no, dla nas i dla współczesnego obserwatora wydarzeń i sytuacji, której jesteśmy już chyba nie tylko świadkami, ale także po części uczestnikami? To zależy, są socjologowie i socjologowie, badacze i badacze. Ktoś może uznać, że ten tygiel kulturowy jest tylko wzbogaceniem i w jakimś sensie będzie miał rację. Jest, bo na przykład jak państwo jesteście w jakimś
no nie wiem, no na przykład no w Katowicach na przykład można pójść do knajpy hinduskiej, chińskiej i tak dalej. Można poznać ciekawych ludzi z innych kultur. Bardzo fajnie. Ale jakie będą losy multikulturalizmu, no to wiecie Państwo, to wszystko zależy od tego, gdybym tutaj wlał, nie wleję, bo nie piję wody, pół szklanki tej wody, tak? To część z Państwa widziała, że jest półpełna, a część, że jest półpusta. No więc ja chcę Państwu powiedzieć, że zasadniczo teraz się interpretuje to, co dzieje się w Europie na dwa sposoby. Pierwsze, że to jest taka dziecięca choroba, że ludzie muszą mieć więcej czasu na integrację i tak dalej, ale w tym momencie przyjmuje się założenie, że ci ludzie po pierwsze dają się zintegrować, a po drugie, że przynajmniej w pewnym momencie będą chcieli się zintegrować. I tutaj na poziomie jest tak jak z panią psycholog, to znaczy, gdyby się na przykład jednak miał sprawdzić inny scenariusz, to jestem ciekawy, czy ktokolwiek tego do swojego błędu się przyzna, a zresztą być może to wtedy byłoby kompletnie nieistotne, bo przyznanie się po czasie do błędu jest oczywiście może i ze wszechmiar godne pochwały, ale skutki czyichś błędów nie zawsze dadzą się zlikwidować. Więc wiecie Państwo, po prostu jest taka kategoria, którą wyklęta chyba współcześnie, tak to sobie lubię wyobrażać i pewnie nie jestem daleki od tego, to jest kategoria zdrowego rozsądku. I jestem za tym, żeby te kategorie po pierwsze reaktywować, a po drugie dowartościować, bo wiele jest spraw takich, w których zdrowy rozsądek, nie mówię, że wszystkich, jest najlepszą busolą i kompasem i czym tam jeszcze, nie znam się na tej terminologii morskiej, więc po prostu poprzestanę na tym. Wiecie Państwo, no, są ludzie, którzy widzą, no spójrzcie Państwo, są wyjście inaczej, weźcie Państwo chociażby jakiekolwiek relacje z jakiegoś wydarzenia, czy opisanie jakiegoś zjawiska, czy czegoś takiego, to na pewno zauważycie Państwo, że gdzieś tam jedne media, no przecież nie będziemy robili tutaj jakiegoś sondażu, opiszą to tak, a inne zupełnie inaczej. Co więcej, pokazać wszystko można w taki sposób, że nawet jak będą na pustym placu cztery osoby, to można to sfilmować tak, że napierający tłum atakuje praktycznie kogoś i po prostu poparcie rośnie jak na drożdżach. No. I teraz jest pytanie takie, czy ludzie dają się na to, czy dają się w ten sposób manipulować, czy chcą być manipulowani, ponieważ z jakichś powodów takie rozwiązanie im odpowiada. Wiecie Państwo, z różnych powodów ludzie mogą optować. A, przepraszam bardzo, bo tutaj tak jestem przekonany, że raczej pan jest trochę więcej niż panów, ale nie liczyłem, więc z taką naukową ostrożnością podchodzę. Ale gdybyście Państwo byli na stadionie piłkarskim, to widzicie wyraźnie, że po prostu połowa stadionu, powiedzmy, że mecz jest taki, że jest połowa kibiców jednej, a połowa kibiców drugiej drużyny, widzi coś zupełnie innego niż kibice z przeciwnej strony. I to nie jest kwestia tylko punktu siedzenia, tylko po prostu, kiedy nasz zawodnik atakuje, to jest ostra, męska gra. Kiedy tamten atakuje, to jest oczywiście barbarzyńca, gdzie jest czerwona kartka i tak dalej. Każdy widzi, że tu była ewidentna bramka, a tutaj nie było bramki i tak dalej, i tak dalej. Więc z jakichś powodów, no, jeżeli się przyjmie rolę kibica, który kibicuje jednej stronie, to z całą pewnością człowiek traci zdrowy rozsądek i ja jako człowiek, który kiedyś chodził na mecze piłki nożnej, mogę powiedzieć, że też traciłem, tak? Ponieważ grała moja drużyna, więc gdy miałem takie zakłócenia w postrzeganiu rzeczywistości. I to jest sytuacja, która zapewniam Państwa, stosuje się do wszystkich aspektów rzeczywistości, obojętnie jakiej, światowej, europejskiej, jakiejkolwiek. Także wiecie Państwo, najlepiej starać się jednak nie być kibicem, bo kibic widzi tylko to, co mu się sufluje i zawsze winien jest sędzia.
Jak się tylko da, to na pewno winien jest sędzia. I nasi jak zwykle zostali pokrzywdzeni i tak dalej. Chyba, że akurat pili wieczorem, w co się rzeczywiście niedawno zdarzyło, prawda? No ale zasadniczo nasi są niewinni, w ogóle są piękni i tak dalej, a tamci są... Wiecie Państwo, no takie manichejskie widzenie rzeczywistości, że po prostu jedni są idealni, a drudzy są samym piekłem. Wiecie Państwo, dla uproszczenia niekiedy tak się przyjmuje, ale zwykle jednak warto, kiedy się chce rzeczywiście szacować szanse przetrwania świata, w którym żyjemy, to warto zobaczyć dwie strony rzeczywistości, po czym opowiedzieć się za drugą, ale ze świadomością tego, że nie wybieramy pomiędzy bielą nie do zniesienia i czernią też nie do zniesienia. Czyli szaro się zniesie. Świat jest... Nie, tak, bo świat jest szary, ale musimy najpierw zobaczyć, jaki jest. Znaczy, szarość... Ja właśnie, to właśnie powiem Państwu. Otóż pewien mój przyjaciel brał ślub. I to jest człowiek o bardzo mocnej takiej konstrukcji. I konserwatysta swoją drogą. Jego żona, przyszła żona, powiedziała mu, że chce sobie kupić suknię koloru ekri. I on powiedział, że mowy nie ma. Ma być biała i koniec. Ona, że ekri i koniec. No i wiecie Państwo, ona przyszła w tej sukni koloru ekri i on był uspokojony, bo dla niego to była biała suknia. Dla niego to była biała. Proszę Państwa, żaden mężczyzna, dobra, z tych, których ja znam, ja pamiętam, że kiedyś w antykwariacie w Katowicach był taki, dalej jest chyba, ale wtedy był taki, to były takie niewielkie te zeszyciki literatury na świecie. I słuchajcie, wszystkie grzbiety były białe, tylko jeden był innego koloru. A więc ja staram się tej pani powiedzieć, że chce ten, ona szuka, wreszcie mówię, ten fioletowy. Ona dalej szuka. Wreszcie palcem pokazałem, to już naprawdę trwało za długo, ona mówi, to jest lila róż. Proszę Państwa, ona miała rację, ale ja na swoją to mogę powiedzieć, że wszystkie pozostałe były białe. Prawda? Wszystkie były białe, tylko jak był tam jakiś specjalny taki zeszyt, który jest zrobiony akurat z tego. Więc szarością jest też tak, że są różne szarości. No, są takie, że można pomylić je z czernią i są takie, że to jest jakby... Czy się pomylę, jakbym pieprz solą? Tak? No nie, no to czyli słucham mojej żony. To pani, to tak, tak. To jest coś takiego, co moja żona niekiedy mówi. Ja to powiedziałem teraz tak bez świadomości do końca tego. Że... A panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, bo padło, że ulegamy sugestiom. To proszę powiedzieć coś o socjotechnikach. Jak powinniśmy odbierać, weryfikować to, co się nam przekazuje, sposoby, jak się nami manipuluje. Bo przecież socjolog to najlepiej wie. Proszę Państwa, ja mam jeden taki prosty ten, znaczy naprawdę, dziecinnie prosty i bardzo Państwu polecam. Otóż ja nigdy, tak jak pamiętam, może kiedyś tak, ale od czasu studiów nie, nigdy nie pozwoliłem się szantażować emocjonalnie. Czyli jeżeli ktoś poprzedza swoje stanowisko tym, że na przykład Krzysiek, no przecież taki facet jak ty nie może wierzyć w coś tam, to mnie się zapala czerwona lampka. To mnie się zapala czerwona lampka. Co to znaczy, że nie może? Nie, być może to jest absurdalne stanowisko, ale jeżeli ktoś poprzedza coś takim komplementem tanim, że na przykład, nie wiem, jesteś, nie wiem, rozumny i uczciwy, załóżmy, że to prawda, to nie, no to po prostu nie. To wtedy staje się czujny w szczególności, ponieważ ludzie bardzo często starają się właśnie wtedy powiedzieć coś, co jest od prawdy szczególnie dalekie, a to ma prosty taki uchwyt psychologiczny, że człowiek po... Wiecie Państwo, to jest tak stopa w drzwi i tak dalej. To znaczy, że usłyszy coś dobrego, to głupio potem zaprzeczyć, co mamy rozczarować tego człowieka. Jeżeli Państwo mielicie słyszeć taką argumentację, to bardzo Państwu polecam rozczarowywanie tego typu ludzi. Jest to najbardziej wstrętny sposób manipulacji, jaki znam. Ale niezwykle często stosowany. Absolutnie niezwykle często. A ja mam jeden taki bardziej ogólny
sposób na to. To znaczy, ja nigdy nie wyrabiam sobie zdania. Dobrze, ktoś powiedział, wiesz, Krzysiek, bo ty możesz sobie pozwolić na to, że przeczytasz taką gazetę i taką, a ludzie nie mają czasu. Ale każdy może. Dokładnie jest tak, jak pani mówi. Każdy. Ale co więcej, każdy może i każdy powinien. I dopiero, kiedy zdarzy dwa stanowiska, to powinien pomyśleć sobie tak, to mnie przekonuje, to nie. Prawda? To mnie przekonuje, to nie. I nagle się okazuje, że nie prawda leży po środku, bo to też jest, wiecie państwo, to... Ale tam jest dokładnie tak, jak pani powiedziała. Jest tam, tam, gdzie leży. Natomiast ja jestem naprawdę absolutnie przeciwny temu, żeby... Ja to nazywam prasą partyjną. Ale to nie odnosi się tylko do gazet. Kiedy państwo na przykład czytacie jakąś gazetę albo oglądacie jakiś program i mówicie tak, dokładnie tak, oczywiście, ach, no, no, rzecz jasna i tak dalej, to najprawdopodobniej powinniście państwo też zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony i wtedy zobaczyć, do której wam naprawdę bliżej. Bo powiem wam tak, z jednej strony selekcja podawanych informacji, a z drugiej strony interpretacja bywa tak nieprawdopodobna, że tylko zderzenie tego z drugim źródłem pokazuje, jak bardzo. Ale oczywiście, no przecież, ale bardzo panu dziękuję za to. No proszę sobie państwo, wyobraźcie sobie, że na przykład ja udzielam jakiegoś wywiadu i mówię coś takiego. Tylko kretyn uważa, że Legia Warszawa to świetna drużyna. Po czym ktoś wycina to, i ja nagle się widzę, jak mówię, Legia Warszawa to świetna drużyna. Prawda? Jak ja się tak wytłumaczę z takiej głupoty? Przecież jest nieprawda swoją drogą. Tak. Więc oczywiście to jest technika niby... Ale wiecie państwo, no, jak się trochę wy... Ja kiedyś... Powiem państwu to jeszcze na koniec, bo już tutaj nie będę... Powiem państwu tak. Kiedyś udzielałem wywiadu takiej telewizji, mniejsza o to jakiej teraz. I dziennikarka zapytała mnie, bardzo miła, sympatyczna dziewczyna, zapytała mnie o coś. I wiecie państwo, kiedy dziennikarz pyta, to zasadniczo ma taką mimikę, że jak mówicie to, co jest mu potrzebne, to on ma taką, że... akcent i dalej, prawda? No więc to była bardzo miła dziennikarka. I ona się cały czas uśmiechała i jak skończyłem, to jeszcze raz mi to pytanie zadała, tylko inaczej. Nie, właśnie nie, ona nie zmieniła miny, tylko zadała mi to samo pytanie, żebym powiedział coś innego, bo jak państwo wiecie, człowiek podświadomie chwyta to, że to było, to nie był ten rodzaj odpowiedzi, który tego, dostaje to samo pytanie i wtedy zaczyna, prawda? No więc ja jej powiem, i głupie jest powtarzać to, co się już mówiło dokładnie, więc ja jej powtórzyłem parę razy to samo. Już potem się nie uśmiechała. Ale powiem państwu też taki ten, byłem otóż, moja mama niestety dała się nabrać. Bardzo państwa przed tym przestrzegam, ja też się sam przestrzegam przed tym. Mianowicie jakiś człowiek jej tam w jakimś banku, w którym mama ma ten, a jakąś tam, wiecie państwo, już nawet nie wiem, jak się to nazywa, w każdym razie moja mama jak gdyby straciła na tym. No nic. Tak, coś takiego, tak. Ale ja wiem, jak do tego doszło, ponieważ mama mi to powiedziała. On cały czas ponawiał to. Kiedy mama mówiła nie, to on jeszcze raz i tego. I potem moja mama po prostu byłeś jej głupio i tak dalej. No i ja poszedłem z moją mamą następnym razem do banku i na propozycję ja mówię nie. A tak ktoś mówi, ale pozwoli pan, że przedstawię. Tak, ale nie. I widzę, że moja mama jest bardzo dobrze wychowaną osobą, zaczyna się źle czuć, że ja przerywam. I ten ktoś mi, przepraszam bardzo, ale może pana mama zdecyduje. Ja mówię, właśnie moja mama powiedziała, nie, pan nie zauważył. A mi, ale i coś tam, i nie, przy którymś razie to nie. A osoba dobrze wychowana, jak jest w takiej sytuacji, to w pewnym momencie jest jej głupio mówić cały czas nie. Po prostu cały czas nie i tam, no to dobrze, to może część, to, no to dobra, to jakąś część tam i tak dalej, i tak dalej. Więc wiecie państwo, no, wszyscy jesteśmy poddawani takim, jeżeli państwo myślicie, że ja nie, to oczywiście się mylicie, też bywam poddawany takim sposobom manipulacji, ale no cóż,
Trzeba się bronić. Zachować zdrowy rozsądek z jednej strony i dwa, naprawdę nigdy nie dawać się szantażować emocjonalnie. To występuje na każdym etapie. Na każdym. Fajnie. To ja dziękuję. Dziękujemy bardzo i dziękujemy na to wyważone spojrzenie na świat i na sytuację, w której jesteśmy. Dziękujemy pani profesorze. Taki malutki prezencik, Tarnogórski. Tak, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.